Cześć, 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 cześć. Z tej strony Dominika Nawrocka. Moje drogie panie, serdecznie, bardzo serdecznie zapraszam was na moje szkolenie w Warszawie 22 czerwca. Jest to już ostatnie szkolenie przed wakacjami, które ja prowadzę osobiście. Jest to moje autorskie szkolenie z finansów osobistych dla kobiet i jest to ostatnie w Warszawie przed wakacjami. I w ogóle w tym roku w Warszawie, więc jeżeli jesteś z Warszawy, okolic, województwa mazowieckiego, albo masz ochotę na fajny weekend właśnie w stolicy, to zapraszam cię serdecznie 22 czerwca do Warszawy. A zachęcam tym bardziej, ponieważ do niedzieli trwają zapisy i jeszcze jest cena promocyjna, gdzie oszczędzasz 150 zł na bilecie. W czasie tego szkolenia, gdy pracujemy ze sobą na prawie 10 godzin, z godzinną przerwą obiadową. Naprawdę przerabiamy cały program 7 kroków edukacji finansowej dla kobiet. Rozkłada się on na trzy duże moduły. Na początku analizujemy swoją bieżącą sytuację finansową, przyglądamy się sobie w liczbach, analizujemy, ale też uczymy się wyciągać wnioski i informacje, które nam te liczby dają. Także trochę zaglądamy w przeszłość, do naszych domów rodzinnych, rozprawiamy się z różnymi wzorcami na temat pieniędzy, jakie otrzymałyśmy, przekonaniami. Trochę się też przeprogramowujemy, jeżeli jest taka potrzeba w kontekście właśnie przekonań dotyczących pieniędzy, bo one nas często ograniczają, prawda? I to jest często tak, że jeżeli my jakoś głęboko mamy zakorzenione, że pieniądze są niedobre, złe, nie trzymają się nas, trzeba bardzo ciężko na nie pracować, pieniądze mają tylko źli ludzie i tak dalej, no to też potem ciężko nam, skoro tak myślimy, no to ciężko nam pozytywnie myśleć o pieniądzach, chcieć je, starać się o nie, więc nie ma jak dalej pójść. Więc takie rzeczy także robimy na tym szkoleniu, które ja prowadzę. Osobiście w Warszawie będzie to najbliższy termin 22 czerwca. Uczymy się także oczywiście bardzo tej fajnej naszej metody zarządzania domowym budżetem, ale rozkładamy go na czynniki pierwsze, ćwiczymy, jest bardzo dużo ćwiczeń, bardzo duża interakcja, pracujemy w grupach, podgrupach, mamy burzę mózgów, zeszyt z ćwiczeń, także dużo tam jest praktyki, bo właśnie na tym mi bardzo zależy, to żebyście wyszły z odpowiedziami na wszystkie nurtujące was pytania i na to, żebyście zrozumiały dokładnie, jak to też w praktyce potem u siebie stosować. Zastanawiamy się także, co zrobić, żeby mieć większe przychody, mniejsze koszty. Także poruszam temat finansów w związku oczywiście, edukacji finansowej dzieci, jeżeli pani mają dzieci, czy też budżetu firmowego, jeżeli pani mają firmę, ponieważ firma po prostu jest też źródłem naszych finansów osobistych i ja uważam, że musi być tutaj poukładane na obu tych frontach i też musi być pewna tutaj synergia. Następnie przechodzimy do oszczędzania i inwestowania. Czym to się różni? Dlaczego inwestowanie jest koniecznością, a nie tylko opcją, tak? Jakie są możliwości dzisiaj na rynku? Jakie są kryteria wyboru, czy też ryzyko, jakie się z tym wiąże oczywiście. To, co dla mnie jest bardzo istotne tego dnia, to, na czym się też skupiamy na tym szkoleniu, to jest to, żeby nasza perspektywa i patrzenia na pieniądze poza takiej codzienności, rachunki i zapełnienie lodówki, żebyśmy wyszły poza to i naprawdę skupiły się na przyszłości. My bardzo rzadko nad tym się zastanawiamy, tak realnie, tak faktycznie. Dlatego na szkoleniu sobie naprawdę wizualizujemy pewną naszą przyszłość, wymyślamy ją sobie, a następnie układamy plan dotarcia, plan finansowy, co zrobić, żeby tak faktycznie było, bo pieniądze, pewnie się ze mną zgodzicie, stanowią taki naprawdę istotny element realizacji tych naszych wizji, tych naszych marzeń, tych naszych celów. Dlatego to wszystko robimy tego dnia, to wszystko się dzieje, dużo jest energii, dużo jest fajnej, pozytywnej atmosfery, są same panie. To jest też bardzo, bardzo istotne, dlatego że każda z nas przychodzi z własną historią, z własnymi doświadczeniami, z własną mądrością i też się tym wszystkim wymieniamy i też bardzo dużo się od siebie oczywiście uczymy. Poza tym dziewczyny, nawiązujemy nowe kontakty, poznajemy nowe osoby i takie osoby, które są skupione na podobnych wartościach co my, są niezwykle istotne w naszym życiu, żebyśmy mogły się po prostu rozwijać. Dobre otoczenie to podstawa tego, żeby móc
iść do przodu, rozwijać się, robić to, co się chce. I właśnie to jest taka okazja, żeby wyjść z domu, poznać nowe osoby, takie osoby, które są konstruktywne, które są wspierające, które będą nam pozwalały po prostu kroczyć też i wspierać w kroczeniu tą drogą, którą sobie właśnie kreujesz, którą sobie też wypracowujesz, też do której się w jakimś sensie przygotowujesz dzięki takiemu szkoleniu. Także zapraszam Was dziewczyny bardzo serdecznie. To szkolenie odbywa się 22 czerwca w Warszawie. Jest to szkolenie, które ja prowadzę osobiście. Pracujemy ze sobą od rana do wieczora, od 10 do 20 z godzinną przerwą na obiad. Naprawdę robimy tam mnóstwo inspirujących, mądrych rzeczy, ćwiczeń. Jest masa takich sytuacji, kiedy naprawdę ja widzę olśnienia albo jakieś takie, wiecie, eureka, tak? Dziewczyny naprawdę patrząc na liczby, kalkulując, uświadamiają sobie mnóstwo rzeczy. To jest też taki moment, kiedy w końcu możesz popatrzeć na to wszystko, znaleźć w ogóle na to czas, tak? Bo na co dzień się, no, mnóstwo rzeczy robimy, myślimy sobie, ale w końcu tak siąść i na tym solidnie zastanowić, to już nie ma kiedy. A takie szkolenie to jest ta okazja, poza tym też masz mnie tam na miejscu, masz inne osoby na miejscu. Poza tym ja też bardzo dbam o to, aby każda z uczestniczek takiego szkolenia pracowała intensywnie, bo to jest czas, który trzeba naprawdę wycisnąć jak cytrynę. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. To jest szkolenie całodniowe, stacjonarne. Stacjonarne. Do niedzieli możecie jeszcze skorzystać z promocji cenowej i zaoszczędzić 150 zł. Potem cena już będzie pełna i to już nie gwarantuje Wam miejsc, dlatego że my pracujemy w takich niedużych grupach warsztatowych i tam ta liczba miejsc także jest ograniczona. Szkolenie w Warszawie jest także wyjątkowe, ponieważ będzie też gość specjalny pod koniec szkolenia, do nas dołączy, do tej części inwestycyjnej mój gość specjalny dołączy do mnie, żeby jeszcze więcej opowiedzieć i Was nauczyć na temat inwestowania w nieruchomości, a w związku z tym, że jesteśmy w Warszawie, będzie to gość, który zajmuje się inwestowaniem nieruchomości w Warszawie. Więc jest to taka, powiedziałabym, naprawdę wielka okazja i gratka do tego, żeby jeszcze więcej się móc dowiedzieć tego dnia. Staram się, jak mogę, żebyście korzystały i rozwijały się w zakresie swojej, w ogóle zwiększały, ulepszały swoją inteligencję finansową. I dziewczyny, i nie ma tak, że jest lepszy moment albo gorszy moment. Ja powiem tak, to jest ostatni moment. Każdy moment jest ostatnim momentem, żeby się w ogóle za ten temat zabrać. Uważam za bardzo trafną analogię, że z pieniędzmi to jest jak ze zdrowiem, że nie da się tego tematu odkładać na później. Jak odłożysz, to potem może dalej coś tam się da z tym zrobić, ale będzie po prostu trudniej. Czas odgrywa tutaj niesamowicie istotną rolę. Czas ma wielkie znaczenie, jeśli chodzi o pieniądze, o budowanie swojego dobrobytu, o budowanie swojej finansowej przyszłości i naprawdę trzeba zabrać się jak najszybciej do roboty, żeby mieć spokojne jutro finansowo, spokojną przyszłość, spokojną emeryturę i nikt naprawdę nie zrobi tego za nas, naprawdę nikt się o to nie będzie troszczył, musimy zająć się tym samym i jeżeli masz ochotę czekać na kolejne spotkanie ze mną rok, to uświadom sobie, że będzie to rok w jakimś sensie niewykorzystany, a zatem stracony pod tym kątem. Dlatego dziewczyny, korzystajcie z tych możliwości, korzystajcie z tego, że jest to szkolenie w Warszawie, że możecie wziąć jeszcze w nim udział, że jeszcze jest nawet niższa cena. Traktujcie to jako okazję, bo naprawdę to tak jest, tak jest. Oprócz tego pamiętajcie, że mamy jeszcze kluby kobiety i pieniądze, także to są rozwiązania edukacyjne, które Was wspierają przed, w trakcie czy na bieżąco, dobrze? Natomiast ja, spotkanie ze mną jest to taka faktycznie dawka uderzeniowa, faktycznie dawka duża, dawka wiedzy, energii, motywacji i na pewno można wtedy wystrzelić mega podłużnie w górę i nie jest to szkolenie tylko dla osób, które mają problemy finansowe, nie jest to szkolenie dla osób, które nie potrafią się w ogóle obejść z tematem pieniędzy, jest to szkolenie dla każdej kobiety,
kobiety bez względu na to, w jakiej jest obecnie sytuacji finansowej, w jakim jest wieku, czy ile zarabia pieniędzy. Dostajecie tam wiedzę do wykorzystania w każdym momencie swojego życia, czy gdy wychodzicie z kłopotów, czy macie nadwyżki finansowe i nie wiecie, co z tym zrobić. Jest to przeze mnie tak przemyślane, żeby było do wykorzystania przez każdą z osób, która po prostu przede wszystkim będzie chciała coś z tym zrobić. No, a zakładam, że jesteśmy tutaj w tej naszej społeczności kobiety pieniądze, no właśnie po to, żeby coś z tym robić. Nie coś nawet, tylko coś bardzo konkretnego. Dziewczyny, zapraszam Was bardzo serdecznie na to szkolenie. Przypominam, że do niedzieli możecie skorzystać z promocji, zaoszczędzicie dzięki temu 150 zł, to jest dużo. Weźmiecie udział w naprawdę bardzo wartościowym szkoleniu, warsztacie, prawie 10-godzinnym. To jest cała moja wiedza, którą posiadam, lata pracy, lata nauki, moje własne doświadczeń, ale także doświadczeń innych osób, bo ja pracuję przecież z wieloma ludźmi i też widzę, co u kogo na przykład szwankuje, albo co u kogo świetnie działa i też wykorzystuję tą wiedzę do tego, żeby uczyć kolejne osoby, jak sobie właśnie radzić z tematem pieniędzy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, wrzucam link do zapisów, będę wypatrywać Waszych zapisów i do zobaczenia, całuję Was mocno, buziaczki, pa!